oglądać. Jeśli chcecie poczuć rywalizację biegową od kuchni, również w takim kameralnym biegu jak dzisiaj, to ta relacja jest właśnie dla Was. Bieg sztafetowy w Łomiankach. Oglądamy. Jak tam nastroje? Bardzo pozytywnie, walczymy o pudło. Dzisiaj będzie pudło? No oczywiście. Przygotowania były jakieś specjalne, czy tak prosto z rozpędu? Oczywiście, że z rozpędu. Tak jak zawsze. Ale taka impreza jak tutaj dzisiaj, kameralna, pasuje chyba wszystkim, co? Pasuje jak najbardziej. Na wyniki, kto pierwszy leci w parze z Was? Ja. Ania? Żebym się nie zgubiła. Ania zaczyna, a Robert kończy. A ja kończę, tak. Czy nieważne jak się zaczyna... To nie było buchelby. BB, Piotrek Staniszewski, mieszkaniec Starych Babic. Piotrek, niedawno ukończyłeś maraton. Skończyłem, udało się skończyć, zadowolony. I to był debiut i tam zrobiłeś czas 4:20, to jest super wynik. Oczywiście, zadowolony, że dobiegłem. Przede wszystkim, jak na debiucik, czas jest okej, myślę. No ale bo ty, jak wszyscy wiedzą albo nie, no grałeś piłkę, tak? Przez x lat, tam przerzuciłeś się na bieganie. Czyli co, szukałeś jakiejś formy aktywności dla siebie? Oczywiście, musiałem coś znaleźć, coś dla siebie, bo... Żeby się poruszać. Nie wyobrażam sobie nic nie robić po prostu. Musiałem jakąś dyscyplinę sportu. Akurat było bieganie, spodobało mi się, jest fajnie. Czyli to fajnie, że w gminie taka inicjatywa powstała. Jak najbardziej, to jest po prostu rewelacyjny pomysł. A jak tam forma, z kim dzisiaj w parze biegniesz? Z Adamem Rutkowskim. Kto pierwszy startuje dzisiaj na pierwszej zmianie? Jak zwykle Piotrek. Piotrek startuje. Tak, bo to już drugi raz startuje. Także... Ale jaki czas był rok temu? 26 na każdego. Grzesiek Targoński jest ze mną. Trzeci sztafetowy bieg w Łomiankach. Łomiankowska grupa biegowa organizuje. Grzesiek, stoisz na czele tutaj tej ekipy. Ta formuła tutaj tej imprezy, myślę, że atrakcyjna dla wszystkich, bo my tu ze Starych Babic już trzeci raz jesteśmy mocnym składem. Tak, no ta formuła przyjęła się. Trzeci bieg sztafetowy w Łomiankach udaje się zorganizować. Sztafety to jest szczególna forma rywalizacji, bo jest duch drużyny. No wiadomo, że dwie osoby startują, jedna i druga nie chce zawieść i starają się wykręcić jak najlepsze czasy. Skąd ten pomysł? Szukaliśmy jakiejś odmiany, chcieliśmy zrobić coś innego niż zwykłe biegi takie 10-kilometrowe czy 5-kilometrowe, które są już teraz prawie... I rozpoczęła się rozgrzewka. Ekipy Stare Babice biegają, żeby zacząć biegać. Tym, co jeszcze mają takie problemy, czy zacząć, czy nie zacząć, czy dołączyć do naszej ekipy, czy uczestniczyć w takich imprezach jak dzisiaj. No zdecydowanie zacząć. Jak się zacznie, to samo idzie, tak? Ale siła grupy chyba tu ma znaczenie, nie? Oczywiście, no to las. No, to jest to po prostu super. Dobra, nie przeszkadzam w rozgrzewce, bo chyba będzie szybkie bieganie dzisiaj. Postaramy się. Bardzo ciśniemy. Biegłem w zeszłym roku, bardzo sympatycznie. Ale przebiegłeś, bo dużo kałuż, zobacz tutaj, wszędzie kałuże. Nie, myślę, że damy radę. Początek jest taki dosyć trudny i koniec tego, co słyszeliśmy. Aczkolwiek cała trasa biegnie przez raz, więc... Z kim w parze biegniesz? Z Robertem, z Grzegorzem Napurką. Paweł Piasecki, Marek Jabłecki. No można powiedzieć, że od roku albo nawet i dłużej, no najszybsza para biegowa w Starych Babicach. Chłopaki dzisiaj biegną razem w parze. Jak byście tu ocenili tą imprezę, co tutaj? Trzeci raz już jesteście, nie? Trzeci raz jesteśmy. Impreza bardzo fajna. Pogoda w tym roku dopisuje. I będziemy cisnąć. A który pierwszy biegnie? Ja pierwszy biegnę, czyli wolniejszy zaczyna. Minimalnie wolniejszy zawsze powinien zacząć. A w ekipie Stare Babice biegają już jesteście praktycznie od samego początku. No Marek tam trochę później. Co byście powiedzieli tym, którzy jeszcze, nie wiem, mają jakieś tam, wahają się, czy przyjść, czy nie przyjść? Czy to jest fajna inicjatywa? Bardzo fajna inicjatywa, dobra atmosfera, super zajęcia. No i propagowanie sportu, to jest najważniejsze. Czemu się nie rozgrzewasz? Bo biegnę jako drugi. No to już, rozgrzewamy się. Trzeba utrzymywać lekkie napięcie mięśniowe. Czyli lekko się ruszać. Spokojnie. Krzysiu, jak forma? Idealna. I to mi się podoba. A z kim biegniesz w parze? Z Agnieszką. I pierwszy biegniesz, czy Agnieszka pierwsza? Agnieszka. Dobra, powodzenia. Dziękuję. Radek Zieliński, popularny Ziele, z kim w parze dzisiaj? Z Anią Saludą. To będzie mocny bieg. To będzie zdecydowanie najlepszy bieg, najmocniejszy. Jak byś zachęcił tych
którzy są w Starych Babicach w naszej gminie, a jeszcze do nas nie dołączyli do tego, żeby dołączyli. Myślisz, że wspólne trenowanie to jest taki dobry pomysł na to, żeby dalej się realizować na sportowo? Znaczy, jeżeli realizować się na sportowo, to wspólne bieganie jest najlepszym pomysłem tak naprawdę na to, bo to jest, rzekłem, zawsze dodatkowa motywacja. To... W grupie siła. W grupie siła to, że dzisiaj jesteśmy, część z nas pewnie rano by nie wyszła z domu, gdyby nie to, że jest grupa, tak? Tym bardziej sztafeta, tak? Sztafeta to jest dodatkowa chęć, żeby pobiec. 3, 2, 1. Marek, zaraz ruszasz na swoją zmianę. Jak emocje? Bardzo dobrze. Czekasz na Pawła, już nadbiega, nie? Ruszam ostro. Dawaj, powodzenia. Napórka, mieszkaniec z gminy Stare Babice. Grzesiek dołączył do nas. Ile temu dołączyłeś do ekipy Stare Babice biegają? Niecały rok. No i jaki tam postęp zrobiłeś? Jak to oceniasz? Bardzo duży, ogromny bym powiedział. Ale polecasz, żeby dołączyć? Bardzo polecam i super sprawa, naprawdę polecam. Chyba schudłeś troszeczkę też, rzuciłeś parę kilo, nie? No, z 9 kilo schudłem też przy tej okazji. Robert Niegowski, ostatnie chwile przed startem, jak napięcie? Rośnie! Ciśniesz? Dawaj, Ania! Jestem! Do końca ręka! Ania, wiem, że zmęczona, ale jak się biegło, jak trasa? Trasa fajna, ale... Nie lubię krótkich dystansów. No bo to trzeba szybko pocisnąć, nie? No i wiadomo, że w sztafecie, nie? Że to jest drużyna. Dokładnie i myślę o tym, że Robert mnie zamorduje. Ale generalnie tempo, które zakładałaś, utrzymałaś mniej więcej? Nie, było wolniejsze. Czyli co, za szybko zaczęłaś? Za szybko zaczęłam. No to jest podstawowy błąd nas wszystkich biegaczy, że się podpalamy za mocno i potem cierpimy, nie? No i po maratonie jeszcze nie jestem rozbiegana. No właśnie, bo ty jesteś, trzeba to powiedzieć, pierwszą kobietą w historii naszej ekipy, która złamała 4 godziny w maratonie. No to jest w ogóle, wiesz, piękny dystans. To 2 tygodnie temu na maratonie warszawskim. 2 słowa na ten temat. No biegło mi się super. Chciałam, żeby mnie nie bolało, bo wiem, że maraton to ból. I założyłam sobie, że będę się świetnie bawić i tak też było. I z tego, co wiem, byłaś na obozie przygotowawczym. Byłam na obozie, byłam w górach. W górach. Także górki, jeszcze raz górki. A, podbiegi. Robimy podbiegi. Czyli to się wszystko opłaciło. Tam kilka treningów dziennie było, prawda? Tak, były rozbiegi poranne i potem 2 wycieczki w góry po 24-28 km, plus jeszcze takie wieczorne wybiegania krótsze. Czyli nabrałaś mocy w mięśniach. Tak, zdecydowanie. Mąż stoi dzielnie, kibicuje. Marek też próbuje biegać, ale Marek, jak tam? Teraz jakaś kontuzja, nie? No taka drobna kontuzja. W domu najwięcej się zdarza. No ale to żonie wychodzi na dobre, bo ma sekundanta. Tak, serwis jest. W każdym razie się staram. Pełen serwis. No to już jest, wiesz, profesjonalna zawodniczka. I na ostatnich metrach nasze dwie wspaniałe dziewczyny, Ania Saluda i Agnieszka Karaś. Ania, dawaj do końca, ciśnij! I Aga, ostatnie metry, dawaj, mocno! Mocno! Tak. I tak, proszę Państwa, mamy medal. Do mety zbliża się Marek Jabłecki. To będzie srebrny medal dla ekipy SBB. I... Dawaj! Gratulacje! Brawo! Świeżo po biegu. Srebrna sztafeta, Marek Jabłecki, Paweł Piasecki, Stare Babice biegają. Panowie, po ile żeście pobiegli, każdy swoją zmianę? Nie wiem, są wyniki, trzeba zobaczyć. Nie mam pojęcia, ciężko powiedzieć. Ale jakie to jest tempo? No około 4-0. Poniżej 4? No tak. Super, pokażcie jeszcze tylko medal. Medalu już nie mam. Sprzedałeś już? Sprzedałem. Głośniej. Triathlon? Topik dla Grześka! Grześek! Robert!
I brawa dla pani na rowerze, brawa! Robert, chodź do wywiadu, bo tutaj Ania strasznie narzekała, że za wolno pobiegłeś. Ja za wolno? No bo powinno być szybciej, naprawdę. Taka, było po niej widać, że jest trochę zawiedziona. No bo powinienem jeszcze jedną dziewczynę wziąć, no. Jakbym Dobrze, ale co, podobało się trasa w porządku? Początek, koniec mokra, a środek suchy, więc super się biegło. No, ale ty maraton super pobiegłeś 2 tygodnie temu, nie? Trochę czujesz w nogach?